Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 16, w wersetach od 14 do 31? Tego wszystkiego słuchali faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Powiedział im: wy jesteście tymi, którzy sami siebie uznajecie za sprawiedliwych przed ludźmi. Ale Bóg zna wasze serca, bo co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana było prawo i prorocy. Od tego czasu zwiastowane jest Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtownie wdziera. Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż odpaść jednej kresce u litery prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę i inną pojmuje, cudzo łoży, a kto oddaloną przez męża poślubia, cudzo łoży. A był pewien bogaty człowiek, który nosił ubrania z purpury i delikatnego lnu i codziennie wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak o imieniu Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Pragnął nasycić się odpadkami, które spadały ze stołu bogacza, a psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł ten żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. Gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł swoje oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wołał: ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził mój język, bo cierpię w tym płomieniu. Powiedział Abraham: dziecko, wspomnij, że ty otrzymałeś swoje dobro za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło. On tutaj jest pocieszony, a ty cierpisz. Oprócz tego wszystkiego między nami i wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. On powiedział: proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu mojego ojca. Mam 5 braci, niech zaświadczy im, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Abraham powiedział mu: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. On powiedział: nie, ojcze Abrahamie, jeśli natomiast ktoś z umarłych do nich pójdzie, upamiętają się. Powiedział mu: jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby też ktoś z martwych wstał, nie zostaną przekonani. Faryzeusze także usłyszeli słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów, ale nie przeniknęły one do ich sumień. Pan wypomina im to, że uważali siebie za sprawiedliwych, a następnie wyjaśnia, że epoka zakonu dobiegła końca, ustępując miejsca Królestwu Bożemu. Dostać się do niego jest rzeczą szczególnie trudną dla ludzi, którzy uważają się za sprawiedliwych. Jest tak dlatego, ponieważ do Królestwa Bożego wejść można wyłącznie na drodze pokuty i wiary, a nie swoich własnych wysiłków i starań. Kto jednak odrzuca łaskę, musi przyjąć zakon bez jakichkolwiek ograniczeń. Werset 18. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Mateusza,
19 rozdziału od 7 do 9 wersetu. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Wersety od 19 do 31 nie są podobieństwem. Pan pozwala nam wejrzeć w to, co następuje po śmierci jako konsekwencja życia na ziemi. Znane jest tylko imię żebraka, które oznacza mój Bóg jest pomocą. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Izajasza, 43 rozdziału, 1 wersetu. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Imię bogacza jest nieznane. Człowiek ten nie przejmował się nigdy Bogiem, więc Bóg także zapomni na zawsze o jego imieniu. Po śmierci obaj mężowie zamienili się rolami. Łazarz znalazł się na łonie Abrahama, a więc osiągnął największy cel Żydów. Bogaczowi przypadły w udziale męki, bez możliwości zmiany położenia. Kiedy bogacz uświadomił sobie beznadziejność swojego położenia, pomyślał o swoich żyjących krewnych. Wydawało mu się, że poselstwo kogoś z umarłych doprowadziłoby krewnych do pokuty. Mylił się. Abraham stwierdził jednoznacznie, że kto odrzucił moc inspirowanego Słowa Bożego, temu już nic nie pomoże. Jeżeli tak tragiczne i nieodwracalne było już wtedy położenie tego, kto nie dał wiary Staremu Testamentowi, o ile poważniejsze musi być dzisiaj odrzucenie całej Biblii.